Star Tracker, moi drodzy, demo gry z okazji Steam Next Fest Festiwalu. Słuchajcie, gra, która ma być jakimś takim, co, Eurotrack symulatorem w kosmosie, ale do końca nie wiemy, o co chodzi. Czy będą to jakieś przewozy robiąc zadania, czy to będzie otwarty świat? To jest multi? Nie, no to jest single player chyba na razie, nie? Zobaczymy. Oho! This is TAV-44, the big rig that just broke down in Onyx. Dobra. Looks like you're leaking a whole lot of lung juice there, buddy. Might want to take a walk and patch those holes. Patrzcie, kosmiczna ciężarówka. Fajnie to wygląda. Jedziemy. Aha. Oho! Okej. Okay. Co mamy teraz zrobić? Strój? Dobra. Musimy naprawić pojazd. Wyszliśmy. Musimy naprawić. Zepsuło się. ETS w kosmosie. Nie, nie, no na razie to tak nie wygląda jak ETS. Spawajmy. Zdzigam się. Dobra. O, tutaj mamy uszkodzenie, musimy naprawić je. No dobra. Naprawiamy. Zrobione. Co dalej? Wracamy. Każą nam wrócić do airlocka. No tak, płynność wody ok na razie, ja wam powiem. Szczerze, jest ok. Nie ma szału graficznie, ale jest takie... Jest dostatecznie, jest dostatecznie. Ściągnijmy. Dobra, i siadamy. A, tu mamy w ogóle nasze... Tu mamy spanko. Była taka, był taki film Space Trackers w 96 roku, a ja go nie widziałem. Naciśnij spację, żeby użyć, znaczy break shift na wsadzie i QE. Dobra. All patched up? Good. I guess you were heading Atlas Prime on a job. Well, just a quick heads up, but that gate's been real temperamental lately. Joystick. Lucky for you, the repair drones are busy fixing it as we speak. I reckon by the time you reach it, dobra, they'll have it up and running again. Jedziemy. Put on some music. Dobra, bez muzy, lecimy. Jesteśmy już. Jump gates. Jump gates allow to move between location. No dobra.
jest śmieszne, że ta gra to zrobiła bez loading screena. No. Znaczy, ten loading screen pewnie był ukryty pod animacją, ale wyglądało to płynnie. Muszę ściszyć, bo jest za głośno. Dobra. O, patrz! Ej, ale ona się tak łamie, nie? Okej. Okay. Myślę, że może być problematyczne tu sterowanie. Dobra, i teraz co? Head to the delivery waypoint. Dobra, to jedziemy. Jedziemy! Drop zony. Drive your cargo into the drop zone. O, czyli tutaj się po prostu wjeżdża w taki tunel i wtedy odczepiamy chyba, tak? Zaraz zobaczymy. A, tutaj to widzę po lewej stronie. Muszę tak jakoś wycelować, żeby tu trafić w to. Okej. To jest single player obecnie, wiesz? Ja nie wiem, czy ta gra w ogóle będzie miała multiplayer, ale to jest single demo. Detaching. Delivery complete. One hop starter hole. Standard delivery. Ok. I teraz tak. To był taki oczywiście tutorialowy ten. Tutorialowe dostarczenie. Ok. Great job. Payment should already be with you. But if you feel like spending some of that hard-earned cash, just head on over to Palmview Station. Dobra, i teraz co dalej? You'll find they've got supplies, a few jobs on the board, and the best home cook for your protein this side of Alpha Centauri. Alpha Centauri. Head to Palm View in Atlas Prime. Palm View in Atlas Prime. This is Barrow. Go ahead. What can I do for you, mate? Atlas Prime. I'm looking for info on the express gate. Last I heard, it was a parking lot out there. Oh, Palm View Station, mum. Dobra. Clear out here as far as the eye can see. Heard it from Dusty Bear, our own set of apple ears. All right, you caught me. Just reading the mail here at the pit stop. Jedziemy. Ale nudy, widzowie. Ciasteczkowe, a co, streamujesz swoje życie? Kurde, to fest nuda, nie? CB Radio! O, mogę się kontaktować z innymi. O, pa. Kulturka, klimacik. A gdzie jest CB Radio? Tu? Halo, halo, mobilki, mobilki! Co tam słychać? That's true.
quiet today. Absolute shame. Beautiful day here in Atlas Prime. Halo? Uwaga, uwaga, jadę. Oho, co się dzieje? O, tu są... to są te śmieci z Tesli. To co... Elon Musk, kurde, naśmiecił tam na orbicie. Jak ja mam tu funkcjonować? But thanks for the gain info, Barrow. No worries, mate. Keep the shiny side up and the greasy side down. Big eight, boys. Safe travels. A? Coś chyba... Collision detected. Dobra, gdzie się tam parkuje w tym Palmview Station? Zaraz musimy to zobaczyć. Chyba te hangary na wprost takie, nie? Włazy. Tak, ciężarówka się niszczy, no. Docking. O nie! Widzowie! Ulubiona... O. Dobra, dobra, bez przesady, damy radę. Teraz tak. Low oxygen. Dobra, ja wiem, że jest low oxygen, dlatego musimy się pośpieszyć. Oho! Co? Ej, ale halo, kolego! Kolego! O kurde! Ale game over poszedł! Ej, dajcie, bo fajna gra, tylko kurde tlenu zabrakło. Nie no, ja tylko nie chcę od zera robić, proszę. Miejmy za sobą już tą pierwszą część. Nie, no come on! Taka fajna gra i muszę od nowa... O Jezu, serio. No to akurat źle zrobili w demie, moim zdaniem, no. Mogli tam checkpointa zrobić jakiegoś, nie? No nie, no nie będziemy jeszcze raz grać, okej. No nie wiem, no... Robimy jeszcze raz to, czy nie? Dobra, robimy jeszcze raz, dawaj. Dawaj. Speedrun. To jeden krok, wielki krok dla, o kurde, ludzkości. Zzigą się zara. Nie wytrzymam. Dawaj. No gra jest podpisana chyba na Twitchu, co? W co gram aktualnie? Dobra, jedziemy. Ziup. Hop, 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 hop. Wsiadamy, wsiadamy! Wsiadamy, wsiadamy!
Wsiadamy, wsiadamy, zamykamy, zamykamy, zamykamy i wsiadamy. Dobra, odstawiamy. Odjeżdżamy. Dobra. Jedziemy. Jak wygląda z tlenem? Oksygen. A, bo chyba tlen mi spadał, jak była, jak dziurawa była kabina, więc ja nie mogę obrywać. Na to wychodzi. Dobra. I tutaj mamy teraz przeskok, nie? Dobra. This is Galactic B calling in from the DIV. Dobra, jedziemy. Glad to see you finally made it. To demo ETS-a 3, tak. Ej, a faktycznie tam jest autostrada. Ej, no, tam jest autostrada, to pojedziemy autostradą. Tylko żebym tu nie uderzył w nic. Dobra, jedziemy do tego dropzona. Muszę skręcać. Dobra, odczepiamy i jedziemy autostradą teraz. No i dobra. Okej. Mamy. I jedziemy autostradą do Palmview Station. Albo nie jedziemy. Kurde, ale... Jedna z ciekawszych gier i musi mieć problemy. A te mniej ciekawe nie miały problemów. O Jezu. Ostatnia próba. Nie poddam się. Nie zduszą nas. This is a 1044, the big rig that just broke down in Onyx. Looks like you're leaking a whole lot of lung juice there, buddy. Ja to speedrunuję już. Might want to take a walk and patch those holes. Pierwsze. Drugie.
Wracamy. Cyk, 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 cyk. Dobra. Myk. Dobra, jedziemy. Tak, wiemy, wiemy. Jedziemy do przodu. Well, just a quick heads up, but that gate's been real temperamental as of late. Lucky for you, the repair drones are busy fixing it as we speak. I reckon by the time you reach it, they'll have it up and running again. Jadymy! Dobra. I teraz tak, odpalają się wrota. Dobra, jedziemy. Jedziemy odpiąć. Uważaj na czarne dziury, oj tak. Ciśniemy. 100 na... ile? 130 na godzinę. Nie, 100 ile tego? Kilometrów na godzinę. 180. Oho, 180 na godzinę. Ale wjedziemy. Nie no, musimy troszkę spowolnić. Hamulec. Czyli, czyli kąt silnik w drugą stronę, nie? Teraz tak. Odpinamy. No i dobra, i to zostaje. A my sobie jedziemy. Jedziemy na tą autostradę, nie? Oby nie skraszowała teraz. Okej, uwaga. Siema, kosiar. Siema, Redcar. Jedziemy do... jedzie... o, tam jest cel. Pan w station. Dobra, CB radio. Oho, 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 oho! O kurde! Nie! Nie! O nie! Czekaj. Trzeba coś naprawić? Chyba dziury są. Szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko.
Aha. Speaking of, I did speak with a 33 dealing with a breakdown over at Onyx. Didn't get their name, but GB's been calling them Lucky J on account of their recent escapades. Oh yeah? Got yourself a green apple, Dusty? You know me. Always got time to help a newcomer. Right, I'm gonna get going, lad. Tlenu checker. Break, that's gonna go. I'm about down and gone too, but thanks for the gate info, Barrow. No worries, mate. Keep the shiny side up and the greasy side down. Big eights, boys. Safe travels. Jeszcze coś? Dawaj git. Będzie okej. Okay. Czuję to, że będzie git. Oho! Oj, chyba to rozwaliłem tutaj, nie? Dobra, dobra. Spokojnie. Jak tam z tlenem wygląda w ogóle? A, nie doszło do tragedii. Nie. Dock with bay 3. Czyli musimy przy trzecim, tak? Zadokować, widzę. Dobra. Oho, to jak dokowanie, jak u makuły. Dobra. Dobra, musimy na cofaniu sprawdzić. Git. Udało się. I patrzcie, tutaj stąd się bierze roboty. Roboty w sensie nie, że androidy, tylko robota, że praca. I teraz tak, mamy dostępne jakieś, które tutaj wygasają. Mamy także tutaj płatność, że 1000 dolców. No dobra, czyli co? Weźmy na przykład sobie, no tutaj do Medusa Six, nie? Weźmy coś takiego. Okej. Terminate. Nie. Okej. Pick up automotive scrum from PSV, PVS2. Dobra.
Go to the sector Medusa 6, ale poczekajcie chwileczkę. Mam już przyczepione? To nie. Musisz po to lecieć, dobra. Czyli tu odczepiam i teraz lecę po to. Tylko gdzie jest ten PF cargo? Medusa 6. Scrap from Bay PVS2. PVS2 gdzie jest? To cargo chyba, nie? Ciągle tylko to cargo i cargo! Na cargo tam jest Waldek. Waldek to jest... kulturalny gość? Nie, to jest, czekaj, to był... Waldek jest, to jest... On się od razu jorgnie. Ty mu nie musisz mówić, że jesteś killer, jak jesteś killer. Cześć, Waldek, jestem killer. No to ładuj mi te do gabloty i ładuj, come on. Bo ja tu nie ma... Jestek, Jurek Killer. Nie ma kosmicznych dziewczyn przy autostradach. Jademy! A tu można będzie potem kilka prac naraz wziąć i na przykład kilka kontenerów naraz ciągnąć, nie? Teraz tak, gdzie my jesteśmy? Tu? Low power. Power lever since be experimented for the system. Czyli można pić kawkę. Czekaj, nie, co to jest? Power w sensie moc, a gdzie jest low power? Ty, ale skąd ja to mam wziąć? Gdzie to ładować? Thank you.
jedziemy. Sektor Medusa 6. Gdzie jest Medusa 6? A jest u góry. Skręcamy. Oho! Nie mów, że ja uderzę w to jedno, co wystaje. Nie wytrzymam chyba. No. Co tu się dzieje? Halo! Co tu tak szaleje to? O nie, śmieci. Trafiliśmy na śmieci w kosmosie. Tu nie ma autostrady. Dobra, jedziemy. Aha, no to świetnie. Stójcie. Stójcie. Kurde, znowu dziura. Ja wam powiem te... Ach, te dziury. O nie! Nie zadałem hamulca. O nie, papa. Nie dolecę do niego. Tu. Nie no, dolecę chyba. On się zatrzyma, nie? Kiedyś dolecę. Uspokójcie się z tym. Oho, ten wskoczył. Dobra, na mnie też przyjdzie pora. Będziesz pan zadowolony. Dobra, widzę. Energii już nie ma. Jeszcze? Dobra, idziemy. Nie! Już. Dobra. Aha, dobra, zbugowało się. Patrzcie, co się stało. Ja latam. Dobra, to jest demo gry, to spokojnie. Damy radę. A nie, czekaj. Wszystko się unosi. Nie? A co ja miałem? Wyłączyć... Zobacz bezpieczniki? Czyli przestało działać?
O kurde, a to ciekawe. Jak oceniam grę? Kurde, ciekawa, no. No, powiem wam szczerze, że... Może być. To jest jump, czy nie ma? Aha. No to ja przez ten brak grawitacji zaraz oszaleję chyba. Czekaj, bo tam ktoś w kolejce był. Ała! Dobra, poczekajcie. No wiem, muszę na stopie się zatrzymać. Zakręcimy. Dobra, niech tego przepuszczą. A, brakuje wezwania. No jest, jest. Halo! Wzywam was! Działa to czy nie? No i dupa. Robią kontrolę transportu drogowego. Dobra, mogę. Mogę jechać. Drop off automotive scrap in bay MSA2. O kurde, halo! Nie no, ja muszę tą grawitację zrobić. Poczekajcie. Jak to zrobić? Bezpieczniki nie działają.
zaraz coś uderzymy. No jest okej. W dalszym ciągu nie wiem. Pod schodami jest bezpiecznik od grawitacji. W sensie tu? Nie. Tu? Oho! To dlatego. O kurde, ale żem odwalił teraz manianę. Halo? Spokojnie. O nie. O nie. O nie. O nie. Komputery. Drive assist. Chłopie, jaki drive assist? Za mało energii. Tu coś jest. Wszędzie jakieś bezpieczniki. Halo. Kurde. Dajcie mi dolecieć tam. Nie wytrzymam. Dobra, tylko tlen działa. Uszkodzony. Też uszkodzony. Czarny boks. Opie. Idź stąd! Tam jest w środku? Jakieś inne takie głowice? Ten jest uszkodzony, obydwa. No wiem, ale te są obydwie uszkodzone. A to nie są te... A, to są te baterie.
dobra. Co teraz? O kurde. No. Shock shield. O kurde, cargo zostało. Ciągle tylko to cargo i cargo. No nie no, ze żigą się zaro. O, tak to jest nieprzyjemne w tych... Ciągle ino te cargo i cargo, no! Waldek! Skończ na tym okęciu już! Kurde, my to do góry nogami w ogóle jedziemy teraz. Ciśniemy tam. Jak jesteś taki bezwładny w tej próżni, to kurde tak... Kamień? No nie, 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 nie! Coś jest nie tak! Tam. Rozpędźmy się na pełnej. Że drive assist. Oho! Czekaj, czekaj, bo drive assist chyba. O kurwa, dobra. No to elo. Ta, drive assist trzeba było włączyć. No i teraz to ta. Dobra, jedziemy na czołowe, na ostatnią chwilę, czołówka. Jademy! Cisnę! Uwaga! Ale poszło. Czekaj, co tam było transportowane. Dobra.
styknie tego, moi drodzy. Fajne demo, tylko problem jest taki, że... Kurde, w tym demie nie da się zapisywać jeszcze, nie? Nie ma systemu zapisu, więc tutaj trochę jest to problematyczne, jakby ktoś chciał naprawdę dłużej pograć w tym demie. I gierka, jeśli chodzi o tą gierkę, słuchajcie, sprawdźmy teraz jej informacje. Czy gierka ma datę? Ten rok. Tworzona przez Monster i Monster, wydawana przez Raw Fury. Monster i Monster. No, to jest ich pierwsza produkcja, czyli jakieś nowe studio. Nowe studio. No, wygląda dobrze. Wygląda dobrze, tylko jeszcze tak jak mówię, no tam jakbym te save'y dodał i jest okej. Tylko to też jest taka gra, kurde, to... To jest w ogóle gra, która zawiera dwie rzeczy, tematyki, które dla mnie nie są codziennością. Czyli symulator traka, symulator ciężarówki i kosmos. Nie? No tak, czy to będzie miało multi? No, niestety, moi drodzy, jednoosobowa gra. Jednoosobowa gierka. Raczej nigdy to nie będzie miało multi. Taka gra, żeby miała multi, musi być projektowana od podstaw do multi, do bycia multi. Pozdro, moi drodzy, na archiwum Bonkol Live. Kończymy dzisiaj na NVIDIA.